No siema, dzisiaj nagrywamy taki nietypowy odcinek. Jedziemy zobaczyć furkę gruza za 1200 zł. Zobaczymy, czy to się w ogóle będzie opłacało. Czemu jedziemy? Bo miałem ostatnio zdarzenie z panem, który spowodował wypadek i uciekł. Ale to tam w trakcie, potem może dalej opowiemy. No póki co jedziemy do Bytomia, nawigacja zostawiona, 39 minut drogi mamy, więc będziemy się widzieć na miejscu i opowiadać. No to dojechaliśmy na miejsce, znaczy już byliśmy wcześniej na innym miejscu, oglądaliśmy Citroena, nie Xary, tylko Xantię. Okazało się, że ma tak zgnite progi, że odpuściłem. Więc idziemy teraz zobaczyć, bo też dalej jesteśmy w Bytomiu, teraz idziemy zobaczyć Peugeotika 306. Goła wersja wygląda w miarę okej, zobaczymy. Dobra. No ogólnie tak słabo trochę. Okazało się, że no, miałem kiedyś 306, tam mam przypadłości, że oryginalnie nie miały błotników z tyłu. No i auto było zgnite, znowu kolejne. Nie nagraliśmy tego, bo znowu nie mogliśmy nagrywać. No jedziemy dalej oglądać, może w końcu coś kupimy. Coś, co w miarę blacharsko będzie zdrowe, może być gola, ale... No zobaczmy. Co to za nowa fura? No czyżbyś już kupił? Królowa lawet. Skąd masz tą furę, Kamil? To co, no dzisiaj było trzecie podejście. Jest noc już, jak widać. No i w końcu skończyło się na troszeczkę droższej Lagunie, więc kupiliśmy furę za dwa koła. No nie ma zła. Gdzieś tam kolizję jakąś kiedyś miała, wiadomo, za 2000 nie możemy nic tam żądać więcej. Jeździć jeździ, palić pali, hamulce ma dobre, sprawne, dobre klocki. Nie cieknie silnik przede wszystkim, równo pracuje, fajnie pali. Standardowa problem z tym samochodem to jest elektryczne szyby, ale to jest dla mnie akurat pierdowa. Tyle, no zobaczymy, jak się będzie sprawowała. Na chwilę jest jak jest. A tam wspominałem, że dlaczego, co, jak. No, miałem kolizję na rondzie. Pan sobie wymusił, zjeżdżając z wewnętrznego pasa, chciał skręcić w prawo. No ja mu wjechałem w bok. No i skończyło się na tym, że mam uszkodzony układ jezdny w samochodzie, zderzak, błotnik, lampa i tak dalej, parę rzeczy. No niestety samochód się nie nadaje do jazdy. No a pan sobie uciekł. Znaczy zatrzymał się, chciał mnie opieprzyć. Ja powiedziałem, że sobie zjedziemy na boczek, po czym odjechał. A ja, że mając uszkodzony układ jezdny, no niestety nie byłem w stanie go nawet ruszyć się za nim. No. Blachy zapamiętane, sprawa zgłoszona na policję, no ale niestety to będzie trwało pewnie miesiącami. Więc no trzeba było kupić jakiegoś gruza daily, takie codziennie, na jakieś wyprawy. No fajna sprawa jest taka. Ekonomiczny silnik, bo 1.9 w dieselku, hak jest, akurat teraz ściągnięty, więc na rowerki będzie. Zobaczymy, jak się będzie spisywał w trasie, czy nas laweta jakaś nie ściągnie, więc no, no tak, tyle, no ładny niebieski kolor, tyle powiem. Co sądzisz o tej furze? Chujowe. Czemu? Francuz. Tylko niemiecka technologia. Bagaj się otworzę. Tamty na grywej. Tu są jakieś to odświeże, to tak śmierdzi. Zaraz się potem wywali. Nie wiem, czy to widać, ale w tym schowku jest wszystko. Nie, yeah, i krzyżyk na drogę. Na śmieci. No. To tak śmierdzi. Fuj. Kto tak wali w tym aucie? Ogólnie z ciekawości zobaczymy, czy się zamknie, bo tego nie sprawdzałem. O, o, cicho. Zamknięte. Nie zamyka się! Dobra, to już wiemy, że te drzwi trzeba zrobić, centralny zamek. Klapa działa. Tu to działa, jest zamknięte.
kolejne drzwi się otwierają. A te są zamknięte, czyli coś jest z tymi drzwiami. No to co, palimy? Na guziczek. Ogólnie, nie wiem czy mi widać czy nie, ale na desce się nie wyświetla żaden błąd. Olej jest ok. Hamulce, no mam tam całą listę w schowku, co tu było zrobione. Jest tam trochę tego, no niestety tłucze się zawieszenie, nie działa klimatyzacja. No nie mogę się spodziewać po tym samochodzie bardzo dużo, zresztą kosztowało tylko 2000. Coś się tam pogrzebie przy nim, porobi, więc też pewnie będzie ok. Dla mnie ważne było to, żeby silnik był zdrowy, nie ciekł, to jest, że nie cieknie. Jest tam rachunek, że było regenerowane turbo 4 lata temu, bo 4 lata temu, ale no, tamtego czasu też tych kilometrów nie zrobiło dużo. Skrzynia jest sześciobiegowa, płyn nie zmienia biegi, jest ok, nic nie harczy, nic nie puka. Śmieszy mnie tylko przebieg 207 tysięcy, jak na 2001 rok, to myślę, że nie jest to raczej, no nie wiem, ile razy był cofany, albo który raz już ma 207 tysięcy, ale no nie wiem. Technicznie wszystko działa, nie działają elektryczne szyby, problem jest troszeczkę z centralnym zamkiem, nie działa klimatyzacja, ale to zobaczę sobie, może spróbuję dać na szczelność, jak wyjdzie, że jest nieszczelne, to tam zapłacę za tylko 50 zł. Trochę może być nieszczelność na turbinie, bo w sensie gdzieś fałszywe powietrze i się nie będzie zbierał tak super, jakby się chciało. Tam jest pęknięta rura pod turbo i ktoś to pięknie szkotem oblepił. No tam fałszywe powietrze się na pewno dostaje, troszeczkę gdzieś tam olej sobie wycieka. No to jest tam do ogarnięcia. Na pewno odwiedzimy Asora Dostowice. Innymi mówiąc złom. No i tyle tak naprawdę. Auto ogólnie typowa kanapa. Myślę, że się będzie nim jeździło trochę. Zobaczymy, jak długo to potrwa. W ogóle chcę pozdrowić tego pana emeryta. Tak obstałem, że to był emeryt. Z Łodzi, a dokładnie z Wielunia. Pana z Wielunia chcę, przynajmniej takie blachy były, pozdrowić, więc na pewno sprawa się tak łatwo, szybko nie skończy, jeśli chodzi z mojej strony, za tę ucieczkę z jego strony. Tak, tak tyle, tak myślę, że będziemy sobie teraz trochę jeździć po mieście, zobaczyć jak to autko się sprawuje. No, ogólnie wali tłumik jeszcze, bo gumy są trochę pozrywane, więc tam powiedzmy, nazwijmy to, 3 gumy na krzyż trzymają cały układ wydechowy. I trochę bije kierownica. Pewnie koła do wyważenia. Albo te gumy, które są wywalone, a to już mi sprzedawca mówił. Radio działa, można słuchać muzyki. O. Nawet sterowanie działa z kierownicy. Muza jest, to jest oryginalne radio OO tu i świeci na płyty. Więc jedziemy po Mika i idziemy na piwko. Na tym chyba skończymy dzisiejszy dzień. Trochę męczący był. Tak szczerze mówiąc, najbardziej się zawiodłem na tym Citroenie, którego oglądałem. Niestety był tak zgnity, że go trzymała tylko farba tak naprawdę. Ściszymy jeszcze. Tak naprawdę go tylko trzymała farba na progach. Tylko pukłem palcem, to mi wpadł do środka, więc no, takie autka też się zdarzają tutaj. Tego nie ma. Gdzieś tam miał przygodę z prawej strony, jakieś uderzenie z progiem. Jeszcze jakaś zaprawka była, trochę szpachelki nałożyli. No, to jest tam jeszcze, to jest akurat pierdoła. Najważniejsze jest to, że są nowe tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu i są nowe klocki. Czyli naprawdę auto dosłownie stoi w miejscu. To jest ważnym elementem. Drugą ważną sprawą, to trzeba zrobić, to jest zawieszenie. I kolejną ważną rzeczą, której na szczęście nie ma nigdzie wycieków. Więc
Myślę, że auto się jak najbardziej sprawdzi. Chyba, że wrócimy któregoś dnia na lawecie. Ogólnie jak ci się jedzie bidon tym autkiem, tą kanapą? Zajebiście. Oglądajesz odcinek, który teraz wrzucimy ze streetu po żorach. I dodatkowo, co jeszcze chcę powiedzieć, będzie zapowiedź, ale teraz już mogę powiedzieć przy okazji. 6 września, w sobotę, organizujemy zawody rowerowe BMX i MTB, z czego BMX będzie podział na kategorie. Będzie trochę kapuchy do wygrania. Za pierwsze miejsce w kategorii Pro będzie 800 zł. Myślę, że coś jeszcze nagrodów rzeczowych się też uzbiera. Startujemy w ogóle o 10. Na razie sponsorów jeszcze nie zdradzam, bo, że tak powiem, się schodzą. No ale organizatorem jestem ja, czyli Klinik Bike oraz Mosir Żory. Więc widzimy się na pewno na zawodach. Jedynie mogę powiedzieć, że komentatorem zawodów będzie Bartosz Sordyl, czyli Czubaka Dziabanko i tak dalej, więc pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że do tego czasu się nie rozwalisz i będziesz komentował nasze zawody. To do zobaczenia tak naprawdę w następnym odcinku. Dzisiaj był taki tylko odłam chwilowy. Skup na samochodu na chwilę tak naprawdę, takiego daily gruzowego do przemieszczania się po mieście i nazwijmy ze skateparkami też. Więc do zobaczenia.